Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Paweł Sitkiewicz. Dzisiejszym bohaterem, jak już wiemy, dzisiejszego spotkania jest Piotr Wymała, dosłownie za moment będzie. Ja może powiem, jak będzie wyglądała kompozycja dzisiejszego spotkania. No oczywiście na początku anima, tradycyjnie krótki wykład na temat twórczości dzisiejszego bohatera, a potem zrobimy taką rozmowę z twórcą przetykaną filmami. Znaczy puścimy kilka filmów, trochę rozmowy, tak żeby urozmaicić to spotkanie. Też od razu chciałbym zachęcić Państwa, jeżeli oglądając te filmy będziecie mieli Państwo jakieś pytania, wątpliwości. No to niezwykła okazja, żeby zadać pytanie, nie wiem, wejść w konfrontację z twórcą, który będzie tu obecny. No właśnie, Piotr Dumała, jeden z najważniejszych twórców polskiego kina animowanego. Właściwie też jeden z takich ważniejszych europejskich twórców kina animowanego. Ale nie tylko animator. Myślę, że gdybyśmy ograniczyli jego dorobek wyłącznie do kina animowanego, byłoby to za mało i by zaciemniało obraz Piotra Dumały. Sobie wypisałem role, w jakich się udziela z powodzeniem, a więc również ilustrator, grafik, pisarz, z autorem tomu opowiadań Gra w Żyletki. Również jest autorem scenariuszy, ale do tego wątku wrócimy później. Plakacista, autor filmów aktorskich, pełnometrażowych, Las i Ederli. Autor teledysków, jak to już zostało powiedziane w animie, różnych dżingli, przerywników, takich prac komercyjnych, wstawek, seriali, również autor komiksów, a do tego pedagog, wykładowca łódzkiej filmówki, który sprawował opiekę artystyczną, pedagogiczną nad wieloma współczesnymi filmami młodych animatorów. Tu od razu mogę zaprosić na ostatnie spotkanie i w tym zestawie filmów, które zobaczymy, też będą takie, nad którymi opiekę sprawował Piotr Dumała. W zasadzie taka żywa legenda nie tylko animacji, czy w ogóle współczesnej polskiej sztuki, ale jednak przede wszystkim animator, twórca kina animowanego. Nie wiem, czy Piotr Dumała by się ze mną zgodził. Może jeżeli będzie okazja, zadamy mu dzisiaj to pytanie, czy czuje się animatorem jako twórca, który przeszedł trochę na tę drugą stronę mocy. Nie wiem, czy od razu ciemną, ale na drugą stronę mocy, jako właśnie fabularzysta, twórca filmów aktorskich. Ale tak jest, że twórca nie decyduje o tym, jak zostanie zapamiętany. Przypomina mi się, co mówił o swojej twórczości Wojciech Kilar, który miał świadomość, że nie on zadecyduje, czy zostanie zapamiętany przez melodię manów, czy też odbiorców popkultury jako twórca muzyki filmowej, czy może jako autor utworów symfonicznych, a może po części jako jeden i drugi. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Piotr Dumała dalej jest przede wszystkim kojarzony jako znakomity polski animator. Nie ukrywam, że to trudne zadanie chyba przede mną stoi, żeby powiedzieć coś na temat tej jakże bogatej, różnorodnej twórczości, która powstaje już na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Jest to niełatwe zadanie z kilku powodów. No przede wszystkim będzie z nami autor. To nigdy nie jest komfortowa sytuacja mówić o kimś, z kim trzeba będzie za moment wejść tutaj w dialog. Poza tym wydaje mi się, że to też taka postać bardzo znana i jeżeli ktoś z Państwa interesuje się animacją jakby poza tymi zajęciami, jest duże prawdopodobieństwo, że się Państwo zetknęli z jego biografią, z jego twórczością. Co nie zmienia faktu, że warto do niej wrócić i zobaczyć te filmy na dużym ekranie. Proszę pamiętać, że te filmy powstały właśnie z myślą o dużym ekranie. My bardzo często dzisiaj animacje oglądamy na laptopach, z YouTube'a na przykład, a to oczywiście to też się liczy. Ale żeby jakby odkryć całe piękno tych filmów, warto właśnie je zobaczyć w takich kinowych warunkach.
Jakby trzecie zagrożenie, jakie widzę, to jest takie, że ja mam też taki, wydaje mi się, dość osobisty stosunek do twórczości Piotra Dumały i od razu przyznam, że po prostu lubię jego kino. Może nie powinienem się od razu tutaj ujawniać z taką deklaracją, ale jego filmy, jak za moment, zresztą sami Państwo będziecie mogli sprawdzić, łatwo się lubi. One naprawdę pięknie się starzeją, chociaż może to nie jest właściwe określenie. Znaczy one jakby z każdą dekadą nabierają jakiejś takiej szlachetnej patyny, zwłaszcza, że powstawały właśnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Te techniki dzisiaj już są, których używał Piotr Dumała, zapoznane, wydają się takie staroświeckie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tylko liczę, że Państwo pomożecie mi w rozmowie z Piotrem Dumałą. Ja tak też mogę tak zapowiedzieć, że wydaje mi się, że Piotr Dumała jest świetnym rozmówcą. Znaczy, proszę się nie bać zadawać mu nawet krępujących pytań. Piotr Dumała do animacji trafił bocznymi drzwiami. Trochę to zresztą było już gdzieś tam na marginesie zaznaczone w tym krótkim filmiku z cyklu Anima. Mam wrażenie, że animatorem został trochę przez przypadek, albo był w pewien sposób predestynowany do tego, żeby zostać filmowcem. W czasach licealnej młodości, spędzonej w liceum plastycznym, Piotr Dumała marzył o tym, żeby być pisarzem. W pewnym momencie został pisarzem, ale też troszeczkę bocznymi drzwiami wszedł do tej profesji. Ostatecznie ukończył studia z konserwacji rzeźby kamiennej na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wydaje mi się to taka dość nieoczywista ścieżka dla kogoś, kto chce zostać nawet już nie animatorem, w ogóle filmowcem, bo dzisiaj Piotr Dumała jest również filmowcem pełną gębą, tworzy filmy fabularne, aktorskie. A miał szczęście, gdyż trafił na Akademię Sztuk Pięknych, do właśnie tej pracowni rysunku filmowego Daniela Szczechury. Myślę, że Daniela Szczechury Państwo już nie muszę przedstawiać, bo tenże animator był bohaterem jednego z wcześniejszych spotkań, tak? Ale Państwo pamiętacie, papież polskiej animacji, mistrz polskiej szkoły animacji, jeden z najważniejszych polskich animatorów, też znakomity pedagog, który przez chyba kilkadziesiąt lat prowadził tę pracownię filmu animowanego na warszawskiej ASP. No i pewnego dnia zapukał do niego Piotr Dumała, który miał już od razu w terce kilka pomysłów na filmy. I jak mówił zarówno Piotr Dumała, jak i Daniel Szczechura, miał jakieś okazję Daniela Szczechura zapytać o tę historię, no to nie zaiskrzyło na początku, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, bo Dumale wydawało, przepraszam, Szczechurze, wydawało się, że jakby kolejny z tych takich nawiedzonych młodych ludzi, którzy chce kręcić filmy, i tu przychodzi z głową pełną pomysłów, steczką pełną jakichś rysunków, których nie uda się w żaden sposób ożywić i nic z tego nie będzie. A przede wszystkim Szczechurze wydawało się, że on już jest za stary, żeby zaczynać jako młody animator. Był na czwartym roku studiów, więc jak on mówił w wywiadzie, no przyjdzie tam, pokręci się i zniknie, nic nie zdąży ukończyć, bo skończył mu się studia gdzieś po drodze. Ale okazało się, że było inaczej, że Piotr Dumała przyszedł z znakomitymi pomysłami na film, które rzeczywiście dało się zrealizować, a poza tym okazało się, że ma jakiś taki wrodzony talent do animacji. Każdy z Państwa próbował kiedykolwiek mierzyć się z tą jakąkolwiek techniką animacji, to wie, jakie to jest trudne, bo to wymaga pewnych predyspozycji. Przede wszystkim jakiejś takiej cierpliwości, żeby klatka po klatce ożywiać te formy plastyczne pod kamerą. Mówimy jeszcze o latach 80. Właściwie przełomie lat 70. i 80., kiedy były do dyspozycji tylko te najbardziej tradycyjne techniki. W wypadku pracowni Daniela Szczechury na taśmie 8 i 16 mm. Więc to wymaga właśnie jakiejś takiej cierpliwości, a też takiego specyficznego wyczucia ruchu, żeby umieć rozłożyć ruch, zwłaszcza taki realistyczny ruch, na poszczególne klatki. Jeżeli ktoś tego nie ma, to ja moim zdaniem tego się nie nauczy. No chyba, że pójdzie w stronę jakiegoś naprawdę totalnego eksperymentu i będzie łamał jakieś żelazne zasady animacji filmowej. Okazało się, że Piotr Dumała umie animować i robi to z wirtuozerią, w zasadzie bez żadnego wcześniejszego przygotowania. Według tych dwóch połączonych opowieści Piotr Dumała przed 4 pomysłami na film od razu. I to jest
To jest ciekawe. Jak będzie okazja, to może zapytamy o to naszego dzisiejszego gościa, bo to były cztery totalnie inne filmy. Tak? W zasadzie Piotr Dumała mógł debiutować każdym z nich, bo to był szkic do Lykantropii, filmu, który był faktycznym debiutem Piotra Dumały w 1981 roku, ale tam też były szkice i koncepcje filmów Latające Włosy, Zbrodnia i Kara, którą ukończył dopiero w roku 2000, oraz projekt jakiegoś takiego trudnego do określenia filmu o jakiejś latającej babci, jakaś taka totalna groteska. No i jakoś tam krakowskim tagiem panowie ustalili, że na pierwszy ogień pójdzie Lykantropia, co nie jest bez znaczenia, bo myślę, że debiut zawsze określa twórcę. To, jakim filmem ktoś debiutuje, bardzo często określa go, jak, zwłaszcza w oczach widowni, krytyki filmowej, to kim jest dany twórca, dany filmowiec. Ale do tego może za moment wrócę. No i zaraz potem powstały kolejne filmy i coś, co mogło być tak naprawdę tylko przygodą studenta, który ewidentnie nie był zafascynowany konserwacją rzeźby kamiennej i mógł zrobić sobie filmik na zasadzie takiego fakultetu, bo na Akademiach Sztuk Pięknych, zresztą pewnie tutaj na zasadzie jest duże prawdopodobieństwo, że siedzą studenci Akademii Sztuk Pięknych, więc nie będę Państwu mówił, jak wyglądają tego rodzaju studia, ale one dają często taką właśnie możliwość rozwijania jakichś pobocznych pasji, więc mogło skończyć się na jednym filmie, a nawet na jakimś tam nieudanym czy niedokończonym projekcie. No i nie byłoby Piotra Dumały, nie byłoby dzisiejszego spotkania, albo inaczej, żeby ten pierwszy film, który był od razu znakomity, który trafił do jakiegoś festiwalowego obiegu, zatem był pokazywany, był lubiany, Piotr Dumała poszedł za ciosem i powstały kolejne znakomite filmy, już potem nagradzane na festiwalach zagranicznych. W tym filmiku mówimy, czy jest odpowiedzialny, przepraszam, o 40, ponad 40 nagrodach, które Piotr Dumała zdobył. No to są bardzo już nieaktualne dane tych nagród, jest gdzieś pewnie około setki dzisiaj. To naprawdę na najbardziej prestiżowych festiwalach, przeglądach kina artystycznego, animowanego, krótkometrażowego. Do tego trzeba by było doliczyć różne retrospektywy w bardzo prestiżowych miejscach, instytucjach artystycznych. I kolejny film Piotra Dumały, czyli Czarny Kapturek, widzieliśmy fragment przed chwilą, również określi w ten sposób to, kim chce być Piotr Dumała jako młody animator, który tak trochę właśnie bocznymi drzwiami, szturmem darł się do polskiej animacji lat 80., a nie były to łatwe czasy dla animatora, lata 80., bo to już było troszeczkę tak po tych największych sukcesach polskiej animacji, przypieczętowanych oczywiście Oscarem dla Tanga Zbigniewa Rybczyńskiego. To jest taki początek też narastającego kryzysu w polskiej animacji. I to oczywiście te wydarzenia polityczne miały duży wpływ na ten kryzys. Przede wszystkim stan wojenny, potem oczywiście komuna zaczęła sobie pomalutku zdychać, przepraszam za kolokwializm, co oczywiście pogorszyło całą sytuację ekonomiczną polskiej kinematografii, więc no to nie były łatwe czasy dla kogoś, kto chciał się zajmować czymś tak niedochodowym i szalonym jak krótkometrażowy film animowany. I też istniało takie poczucie, że ten potencjał polskiej animacji został wyczerpany przez tych największych, tak? Jak Lenica, Daniel Szczechura, Walerian Borowczyk czy Zbigniew Rybczyński. Nie jest łatwo dorzucić coś nowego do polskiej animacji, odnaleźć jakiś nowy styl, nowy głos, nową tematykę, więc to nie były, wydaje mi się, sprzyjające okoliczności, a mimo wszystko Piotrowi Dumale udało się stworzyć filmy, które były naprawdę wyjątkowe na tle epoki, czyli właśnie debiut, Lykantropia i taki troszeczkę drugi debiut, taki już profesjonalny, nie studencki debiut, czyli Czarny Kapturek. I w tychże filmach Piotr Dumała objawił się jako łobuz, tak? No nie bójmy się użyć tego określenia, jako taki animator troszeczkę kontrkulturowy, może nie troszeczkę, tylko bardzo kontrkulturowy, taki to wyrastający trochę z tradycji undergroundu, taki twórca niepokorny, kpiarski, który za nic ma tabu czy jakieś przyjęte konwencje kina animowanego.
Wydaje mi się, że taki film jak Czarny Kapturek o 20, prawie 20 lat wyprzedza Shrek. Oczywiście to zupełnie inny film pod względem stylu, ale chodzi o taki kwiarski, takie kwiarskie podejście do tradycji baśniowej, co za tym idzie do tradycji filmu animowanego. Ale tutaj nastąpiła rzecz niezwykła i to myślę dobrze określa całą twórczość Piotra Dumały. Piotr Dumała w momencie, kiedy jakby zdefiniował siebie, przełamał swój wizerunek. Jakby robił wszystko, żeby nie utrwalić tego wizerunku dowcipnisia, twórcy filmów komediowych, obrazoburczych i kpiarskich w stosunku do tradycji. I poszedł w zupełnie innym kierunku. I myślę, że ta właśnie taka kalejdoskopowa zmienność dobrze będzie charakteryzować jego twórczość. Ale tutaj mógłbym też odwołać się do tego, co mówiłem w zeszłym tygodniu przy okazji spotkania na temat Hieronima Neumana, bo w przypadku Hieronima Neumana mieliśmy zobaczyć, że każdy z tych filmów był jednak bardzo różny. Także Hieronim Neumann był takim twórcą, który z filmu na film stawiał przed sobą różne wyzwania. Oczywiście próbowałem dowiedzieć, że jest w tym wszystkim jakaś metoda, jakiś wspólny styl, a w przypadku Piotra Dumały widzę takie dwa oblicza. Tak? Nie wiem, czy by się ze mną zgodził, że taki trochę dr Jekyll i Mr. Hyde. No tutaj to właśnie dwa temperamenty, dwa spojrzenia na sztukę filmową i w różnych okresach jego życia, jego kariery artystycznej te dwa oblicza dają o sobie znać. I myślę, że to też było widoczne w punkcie wyjścia, w momencie, kiedy Piotr Dumała zapukał do pracowni Daniela Szczechury i przyszedł z teczką pełną pomysłów, gdzie były rzeczy bardzo różne. Tak? Gdzie były z jednej strony pomysły na filmy właśnie takie szalone, kpiarskie, a z drugiej strony na poetyckie, gdzieś tam zakorzenione w tradycji literackiej, bo z grubsza można by było te dwa oblicza, dwie strony medalu właśnie w ten sposób opisać. Tak? Czyli z jednej strony twórca zafascynowany kulturą wysoką, o tym, czym też zresztą mówił przed chwilą na ekranie Jerzy Armata. Tak? Twórca wrastający z jakiejś fascynacji kulturą wysoką, literaturą, a z drugiej strony właśnie nazwę go łobuz i twórca taki bezkompromisowy, który lubi mocne środki wyrazu. Chociaż parę lat zajęło mu, zanim jakby uzewnętrznił tę swoją drugą stronę. Tutaj widzimy na tej planszy kadry z dwóch jego takich najbardziej radykalnych filmów, które zresztą dzisiaj zobaczymy, czyli Czarny Kapturek i Nerwowe życie kosmosu. Ale po tym takim mocnym debiucie Piotr Dumała, może za moment, wymyślił swoją technikę. Tak? Jakby ona też trochę go zdefiniowała, bo to tak często jest w świecie animacji, że technika określa nam to, kim jest animator. Dla animatora wymyślenie własnej techniki to jest wielka rzecz. W zasadzie wszyscy najwięksi twórcy kina animowanego, może nie wszyscy, ale wielu tych najbitniejszych twórców kina animowanego, bez których nie może być żadnej porządnej historii animacji, mieli swoją właśnie technikę, tak? Przez którą ich zapamiętano, która była ich wizytówką, która pozwoliła im stworzyć swój własny styl. I tutaj pozwoliłem sobie zestawić takie kadry ukazujące różnych wybitnych animatorów przy pracy właśnie animatorów posługujących się tymi swoimi niezwykłymi technikami. Tak? Caroline Leaf, która animowała piasek, taki podświetlany piasek, takie właśnie ciekawe kompozycje z animowanego piasku. Claire Parker i Aleksander Aleksiejew przy tak zwanym ekranie szpilkowym. To jest akurat mały ekran, miał dwa ekrany, jeden duży, jeden mały. Ten mały to było około 500 000 szpilek, ten duży około 1 000 000. Takie krótkie szpileczki, które jak się je wkładało bądź wyciągało z tego pulpitu, to one tworzyły takie właśnie jakby kompozycje przypominające ożywioną grafikę i jakby oni właśnie zmieniali kadr po kadrze te obrazy
kreowane na tym pulpicie szpikowym i w ten sposób jakby animowali swoje filmy. Na dole Norman McLaren, mistrz animacji non-kamerowej, który potrafił, czy może on w ogóle posługiwał się wieloma różnymi technikami, ale zasłynął między innymi jako twórca animacji non-kamerowej, powstającej bezpośrednio na taśmie filmowej. Norman McLaren chciał, aby twórczość animatora bardziej przypominała twórczość taką malarską, stricte malarską, gdzie tak, mamy taki bezpośredni związek twórcy z tworzywem. Obok Juri Norsztajn, który tworzy taką animację wycinankową, na takim skomplikowanym wieloplanie. Tworzy taką piętrową wycinankę, a po zupełnie po prawej stronie na dole ręka Lotte Reiniger, która animowała tak zwane chińskie cień. Wymyślanie własnej techniki i zdefiniowanie swojego stylu przez pryzmat tej techniki to dla animatora wielka rzecz. Zwłaszcza, że tych technik też nie można wymyślać w nieskończoność. To też jest jakiś ograniczony rezerwuar tychże technik. No i Piotr Dumała też ma taką swoją technikę, o czym była już mowa, wymyślił właśnie te tak zwane gipsy, czy też technikę gipsową. Myślę, że ta technika też pozwoliła mu na nowo jakby zbudować swój styl. No to jest jakby po raz kolejny chciałbym podkreślić dość niezwykłe, tak? Humorysta przychodzi do zupełnie innego stylu, sięga po adaptacje literackie, zaczyna się fascynować kulturą wysoką. Właściwie można sobie pozwolić na taką metaforę, przyłożył pędzel z ręki do ręki i chociaż miał już swój własny charakter pisma, próbował nauczyć się zupełnie nowego, się pisać inną ręką. I to jest troszeczkę tak, jakby, nie wiem, Bill Plimpton zaczął kręcić filmy w stylu Aleksandra Pietrowa, czyli przeszedł od takiego drastycznego slapsticku w stronę animowanego malarstwa. Albo jakby, nie wiem, coś może z jakiegoś kina bardziej popkulturowego. Guy Ritchie nagle zaczął kręcić filmy w stylu Tarkowskiego. To się rzadko zdarza. Tak? Z reguły jak już ktoś znajdzie ten swój styl, ten swój głos i pójdą jeszcze za tym jakieś sukcesy, nagrody festiwalowe, no to nie jest to łatwa decyzja, żeby pójść w zupełnie innym kierunku. Dlaczego tak się stało? No, będziemy mieli okazję zapytać Piotra Dumałę. Skąd wzięła się ta technika, dowiedzieliśmy się z filmiku z cyklu Anima. Technika bardzo mozolna, bardzo skomplikowana, wymagająca benedyktyńskiej cierpliwości, bo na tych gipsowych płytach trzeba wydrapywać ten rysunek klatka po klatce, zamalowywać te elementy kadru, tak, jakby, które już zostały wykorzystane, zostały zarejestrowane na taśmie. To wszystko powstaje tradycyjnie pod kamerą. Niewielkie są możliwości błędów, wszystko to jest taka ręczna robota. Kompozycja, jak widać, jest realistyczna, pełna szczegółów, tak, z takim pietyzmem. Każdy kadr jest stworzony. W zasadzie to takie troszeczkę. Każdy kadr to taka odrębna grafika. To przypomina trochę takie ożywione malarstwo, trochę jakieś, nie wiem, może grafikę Goi, więc tutaj również znajdziemy ukłon w stronę takich pięknych i bardzo ambitnych tradycji. To jest tak w świecie animacji, że fascynują nas trudne techniki. Fascynują nas, czyli widzów, ale też ludzi, którzy piszą o kinie animowanym. Żeby taka czysto świadomość, że ożywienie tych form plastycznych było okupione jakąś gigantyczną pracą, że za tym stoi właśnie jakiś ogromny wysiłek, jakieś poświęcenie, sprawia, że twórczość takiego animatora wydaje się w pewien sposób pełniejsza, bardziej godna uwagi. Oczywiście to nie wystarczy, że ktoś wymyśli jakąś szaloną technikę i nakręci złe filmy, to jeszcze automatycznie nie zapisze się w historii kina animowanego. Nie chciałbym, żebyście mnie Państwo źle zrozumieli. To nie jest tak, że samo wymyślenie techniki gipsowej sprawiło, że Piotr Dumała jakby już wszedł do historii animacji. Nie, no jakby on z pomocą tej techniki jeszcze zrealizował naprawdę bardzo dobre filmy i też dobrze trafił w
swoją epokę, ale jak będziecie Państwo oglądali te filmy, to proszę jakby zwrócić uwagę na tę stronę techniczną, bo ona jest rzeczywiście imponująca. Też widać, jak ta technika ewoluuje. Piotr Dumas po raz pierwszy posłużył się nią w filmie Latające włosy. Ta technika jeszcze jest wówczas, można powiedzieć, troszeczkę tak w fazie testów jeszcze. Dopiero próbuje, tak mi się przynajmniej wydaje, możliwości tej techniki gipsowej. Z filmu na film te kompozycje są coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej wyrafinowane środki wyrazu. W pewnym momencie pojawia się również kolor, co było jakby dodatkową trudnością w malowaniu tych kompozycji. Też widać było na tym króciutkim filmiku, Piotr Dumała pracuje na takim wieloplanie, znaczy jakby zaczynał od takiej właściwie jednopoziomowej kompozycji, potem jakby zaczął wzbogacać kompozycję obrazu o jakieś dodatkowe warstwy ustawiane na szybach i w ten sposób powstawały bardzo skomplikowane, bardzo ciekawe pod względem plastycznym kompozycje. No ale właśnie, Piotr Dumała szuka też jakby innych źródeł inspiracji. I z pomocą tej techniki gipsowej, tak policzyłem sobie, zrealizował 6 autorskich filmów. I to są w zasadzie te jego najsłynniejsze filmy, czyli Łagodna, Kafka, Franz Kafka, Ściany, Wolność Nogi, Zbrodnia i Kara, Latające włosy. A do tego jeszcze trzeba doliczyć różne czołówki, teledyski, klipy, jingle itd. itd. Tę technikę wykorzystywał również w różnych pracach takich stricte komercyjnych. W zasadzie nie byłoby nic dziwnego, gdyby Piotr Dumała do dzisiaj realizował filmy za pomocą tej techniki gipsowej. Tak? Znalazł swoją technikę i mógłby... Czy dużo jest książek Dostojewskiego do zaadaptowania, czy Franca, czy Kawki, więc moglibyśmy teoretycznie oczekiwać, że będzie konsekwentnie podążał tą ścieżką, ale nie. W pewnym momencie porzucił tę technikę. Jak ostatnio rozmawiałem z Piotrem Dumałem, to powiedział mi, że ten pulpit do gipsów leży zakurzony w piwnicy. Ale zapytamy go dzisiaj, czy planuje go odkurzyć i jeszcze wykorzystać. Ale mam wrażenie, że chyba porzucił tę technikę. Ale nie zdziwię się, jeżeli do niej wróci, bo właśnie to jest tego rodzaju twórca. Ale w pewnym momencie jakby stwierdził, że dosyć. Tak? Że jakby zaczął szukać innego języka, chciał sprawdzić się na innym polu, jeżeli chodzi o tak animowany esej, tą animację poetycką, różne adaptacje literackie, osiągnął już naprawdę bardzo dużo. Właściwie no, zbudował swoją renomę, zdobył te wszystkie nagrody, stworzył nawet taki, można powiedzieć, swój własny autorski model ekranizacji. Nie jest łatwo ekranizować Dostojewskiego, tak sobie myślę, bo to są strasznie przegadane książki, a kino animowane nie lubi dialogu, zwłaszcza takie poetyckie, autorskie kino animowane. A Piotr Dumała przełożył te książki na taki czysty, piękny język obrazów. Takie bardzo twórcze, bardzo autorskie są to adaptacje, w których widać pewną metodę. No i właśnie przez kilkanaście lat budował tę metodę, po to, kiedy już jakby osiągnął w niej mistrzostwo, porzucił i, tak jak już powiedziałem wcześniej, przeszedł na drugą stronę barykady, na drugą stronę mocy i spróbował swoich sił w kinie aktorskim, w kinie pełnometrażowym. Nawet w kilku wywiadach sugerował, że może już nie jest animatorem, że może już jest gdzie indziej, że może jakby odnalazł już inną ścieżkę i tutaj w zasadzie moglibyśmy postawić grubą kreskę, powiedzieć, no tak, zobacz, skoro nie jest już animatorem, skoro poszedł w stronę fabuły i kina fabularnego, no to możemy zamknąć tutaj jakby ten etap jego biografii, ale okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta, bo w tych swoich filmach pełnometrażowych, aktorskich też widzę te dwie strony medalu, te dwa oblicza Piotra Dumały. Nakręcił dwa bardzo różne filmy. Z jednej strony Las, film, który krytyka zaliczyła do nurtu tak zwanego slow cinema,
czy to takie filmy, które jak sama nazwa wskazuje zresztą, w tych czas płynie wolno, tych twórca lubi jakby kontemplować ten upływ czasu, ukazywać skutki upływu czasu, kontemplować kompozycję kadru, jakby, bawić się obrazem. A z drugiej strony mamy film Ederle, który jest właśnie szalony, który jest taką totalną burleską, który jest ukłonem w stronę początków kina. Więc jakby można bardzo łatwo, bez naginania faktów, przywiązać te, czy połączyć te filmy z tymi dwiema ścieżkami, którymi podąża Piotr Dumałasz. Jakby z jednej strony to takie kino kontemplacyjne, poetyckie, piękne kino twórcy, który wierzy w obraz, a z drugiej strony właśnie łobuz, twórca, który lubi bawić się konwencjami kina, który uwielbia burleskę, pur nonsens, takie poczucie absurdu. Tutaj po raz kolejny można było oczekiwać, że Piotr Dumała będzie już do końca swojej kariery kroczył nowo obraną ścieżką, czy po prostu zostanie fabularzystą. I to trzeba przyznać i zauważyć, że wielu twórców kina animowanego, gdy już zdecydowali się na realizację filmów aktorskich, nie wracało do animacji, albo sporadycznie wracało do animacji. Wydaje mi się, że to jest kuszące dla wielu twórców filmowych, że jeżeli wchodzą do takiego mainstreamu i mają możliwość realizacji fabuł, no to już jakby korzystają z tego przywileju. Więc mogłoby się też tak wydarzyć, że Piotr Dumała po prostu pozostałby już twórcą filmów fabularnych. Ale nie, on dalej kręci filmy animowane i dalej jakby próbuje znaleźć jakiś nowy głos, jakby dodać coś nowego do swojej twórczości. Zobaczymy dzisiaj jeden film z dylogii Doktor Charakter przedstawia. To jest taki powrót Piotra Dumały do właśnie tego stylu, który zapoczątkował w swoim debiucie i w Czarnym kapturku. Piotr Dumała zresztą podkreślał w okolicach realizacji filmu Las, że troszeczkę już też jest zmęczony tym, że ma taki wizerunek twórcy nobliwego, klasyka, właśnie kogoś, kto wyrasta właśnie z takiej akademickiej tradycji, twórcy właśnie specjalizującego się w kinie poetyckim, odwołującym się do jakichś tam kulturalnych wyżyn, że chciał odmienić swój wizerunek, by przypomnieć, że jakby drzemie w nim też ta druga natura i wówczas obiecał, że zrobi wszystko, żeby właśnie pokazać swoim widzom, że nie da się go tak łatwo zaszufladkować i przypiąć mu tej etykietki właśnie takiego twórcy bardzo nobliwego i myślę, że dylogia Doktor Charakter przedstawia, taka właśnie bardzo satyryczna, komediowa, szalona, odwołująca się do najpiękniejszych tradycji pur nonsensu jest tego dowodem. Ale myślę, że najbardziej szokujący, też najbardziej niezwykły w całym dzisiejszym zestawie jest ostatni film, który zobaczymy. To jest, jak sobie dobrze liczę w głowie, to jest ostatni film, najnowszy film Piotra Dumały z 2014 roku. Na pewno nad czymś teraz pracuje. I to jest film, za który w XX, przynajmniej w I wieku Piotr Dumała otrzymał najwięcej nagród. Ja się doliczyłem gdzieś około 20 nagród na różnych najbardziej nawet prestiżowych festiwalach filmu animowanego na świecie, między innymi w Ottawie, w Melbourne, w Zagrzebiu. Również zdobył laury na krajowych festiwalach w Poznaniu i w Krakowie. Można powiedzieć, że Piotr Dumała po latach zajmowania się kinem pełnometrażowym, aktorskim, wrócił w wielkim stylu jako animator. Po najbardziej kontrowersyjnym filmem w całym swoim dorobku. Film niezwykły, który na pozór w ogóle nie pasuje do jego biografii tej twórczej. Wydaje się jakby troszeczkę odklejony od jego osiągnięć, ale tylko na pozór.
bo zasadniczo ani nie ma odwołania do jakiejś tam tradycji literackiej, którą Piotr Dumała ewidentnie na pewnym etapie swojej kariery porzucił, chociaż z tego filmiku, który oglądaliśmy przed chwilą, no, wynikało, że no, to jest jakby... No, to jest on, tak? Żeby ten związek z literaturą, tworzenie adaptacji, to jest jakby jego filmowe powołanie, więc tutaj nie wraca już do tych tradycji. Nie jest to również jakiś tam dowcipny film, który można by było postawić na jednej półce z Czarnym Kapturkiem, czy Lykantropią, czy z Nerwowym życiem kosmosu. Ale wydaje mi się, że to jest taki film, który łączy skrajności, taka trochę summa, takie jakby wykorzystanie ogromu doświadczeń, które zdobył przez całą swoją karierę. Właśnie ten taki film zbudowany na opozycjach, w którym ja widzę taki jakiś wewnętrzny konflikt, bo z jednej strony mamy taką bardzo wymowną, sugestywną, realistyczną plastykę, a z drugiej strony taką brutalność, chęć łamania tabu, jakąś taką szorstkość i w formie, i w treści. Z jednej strony film jakiś taki piękny, taki troszeczkę zniewalający, ale z drugiej strony brutalny i przekorny. Film, który ewidentnie miał wywołać skandal i z tego co wiem, to wielokrotnie wywoływał skandal w trakcie różnych projekcji. Jeżeli ktoś z Państwa widział ten film, to wie o czym mowa, jeżeli nie, to za moment się przekonamy. Zresztą, jeżeli będzie możliwość, to chętnie zapytam Piotra Dumałę, jakie też dyskusje ten film wywoływał na całym świecie, bo on był pokazywany na całym świecie. A to właśnie to jest film, który był skrojony na skandal. Czego tu jest z jednej strony taką surowość i piękno, jakieś filozoficzne przesłanie, a też taki czysty biologizm, który wypływa z tego filmu. Z jednej strony jest to film, no, który oparty jest na pantomimie. Ta inscenizacja jest czysto sytuacyjna, co jest typowe dla stylu Piotra Dumały, ukształtowanego jeszcze w tych filmach animowanych na gipsach. A z drugiej strony jest mnóstwo nowych pierwiastków, nowa technika, właśnie to nie ma już tego związku z klasyką literacką. I zmierzając już do puenty, jestem przekonany, że to nie koniec wyzwań, też jakby nie koniec wcieleń Piotra Dumały i podejrzewam, że jakby za rogiem kryją się jakby kolejne projekty i podejrzewam, że Piotr Dumała, chociaż na siłę próbuje się go właśnie wcisnąć w te buty klasyka, a wiadomo, klasyk to ktoś, którego twórczość jest już jakoś skodyfikowana, wpisana w historię. Historycy lubią szufladki, tak, że tu Polska Szkoła Animacji, tutaj jacyś twórcy niepokorni, tutaj specjaliści od kinoplastyki, a tu specjaliści od adaptacji literackich. Ale jestem przekonany, że Piotr Dumała nie pozwoli się wcisnąć w jakieś ciasne akademickie ramy, a też mam nadzieję, że dzisiaj w trakcie tego spotkania zdradzi nam, po pierwsze opowie nam, jak od kulis jak wyglądała ta jego bardzo zawiła, nerwowa, można wręcz powiedzieć, ścieżka jego kariery, ale też może uchyli nam rąbka tajemnicy, co kryje się za rogiem. Proszę Państwa, zapraszam na projekcję i na spotkanie. Proszę jakby skorzystać z tej okazji, że będzie z nami twórca i liczę ze strony Państwa na jakąś ciekawą dyskusję. W przypadku jakichś pytań, chęci zabrania głosu, proszę śmiało podnosić rękę, to nie musi być tylko rozmowa moja z Piotrem Dumałą, to może być nasze wspólne spotkanie. A na ten moment dziękuję bardzo.
Tak, chciałem zapytać o początki. Obejrzeliśmy przed chwilą twoje pierwsze filmy i te okoliczności debiutu są ciekawe. Troszkę o tym wspomniałem, jak trafiłeś do pracowni Daniela Szczechury. Właściwie z pomysłem na pół filmografii, bo tam było wiele różnych projektów filmowych. A co się takiego wydarzyło, że akurat zadebiutowałeś się jako taki twórca bardzo niepokornych filmów, a nawet do dzisiaj, kiedy słuchałem, jakie są głosy z sali, no to do dzisiaj widziałem, no, czy słyszałem, wywołuje taki odzew zdziwienia, że takie rzeczy w ogóle można pokazać w filmie animowanym, od Czarnym Kanturku, o Nowym Życiu Kosmosu, ale krótko potem da się poznać jako twórca filmów pięknych, poetyckich, bogatych w odwołania do sztuki literatury. Tak, ciekawe, kim był Piotr Dumała w 1981 roku, gdy był debiutantem, a kim był Piotr Dumała kilka lat później, no to można odnieść wrażenie, że to dwóch innych twórców. Należałem zacząć. Urodziłem się w roku 1900. No Gomułka wtedy doszedł do władzy, także może to miało jakieś znaczenie duże. Chociaż ja tego nie pamiętam. No zawsze ta historia jakoś tak wychodzi, prawda? Dlaczego? Co w historii się takiego działo? Co się działo? Myślę, że to w animacji to jest często tak, że technika animowania sprowadza nowy klimat, że ja po prostu w momencie, kiedy taką metodę wydrapywania i animowania rysunków, obrazów na gipsach, na płytach z gipsu odkryłem, właściwie wymyśliłem to, nie, bo to samo jakoś tak się niechcący stało, że ja to przyuważyłem, że taka jest możliwość, to od razu inne tematy weszły, bo no, zawsze chciałem coś poważniejszego, myślałem, że animacja to nie tylko żarty, ale również taka, no, może być nawet psychologia, może być poezja, a przede wszystkim piękne kadry, takie malarskie. Ja studiowałem konserwację, akurat nie malarstwa, tylko rzeźby, ale to akurat te płyty z gipsu może pasowały bardziej do rzeźby, natomiast to, co na nich się malowałem, no to z kolei mam wrażenie, że wynikały z mojej fascynacji z dawnym malarstwem, głównie holenderskim, Rembrandta, Vermeera, czy też mistrzów tych natur, pejzaży. I to zresztą do dzisiaj bardzo, bardzo jest mi to bliskie, to malarstwo, ta kolorystyka, ta naturalność barw, gest jeszcze syntetycznych kolorów i tak dalej. Więc myślę, że kiedy się ten gips pojawił, to po prostu od razu wskoczyłem w inny region myślenia, że tam się ulubieni pisarze pojawili. Zresztą Czarny Kapturek też jest rodzajem adaptacji, tylko takiej na opak, a już potem mogłem się sięgnąć po Dostojewskiego, którego wówczas głównie najbardziej lubiłem jako pisarza. Jakoś się czułem przy nim, że tam podobnych rzeczy jak gdyby szukał. To wydaliśmy krótki klip Jerzego Armaty z cyklu Animanim, a tam teraz też klipy na właśnie specjalista od Dostojewskiego. No to przez jakiś czas może brakło specjalistów, więc taką funkcję pełniłem, ale nadal chyba zresztą brak, ale ja też już się nim nie czuję. Ja ostatnio kupiłem książkę Nabokowa, w której on tam rozprawia się z Dostojewskim strasznie. I no Dostojewski jest takim niegrzecznym pisarzem, trochę młodzieżowym. I ja wtedy się po prostu bardzo tym podniecałem, że podobny bunt przeżywam. No, on miał już 50 parę lat, był w sumie młodszy ode mnie dzisiejszego, ale już no, był człowiekiem bardzo dojrzałym po wielu przejściach życiowych, po różnych zakamarkach groźnych i kara śmierci go ominęła, już był prawie rozstrzelany i w łagrach siedział na Syberii, co opisał w wspomnieniach z domu umarłych. No i właśnie ten temat śmierci, morderstwa, okrucieństwa go ciągle prześladował, a ja jako młodzieniec miałem bardzo, byłem pokręcony i nikogo nie mordowałem, ale myślałem o tym często, jakby to było. I po prostu to jest zło, zresztą to dziś mnie fascynuje, jako pewien pierwiastek, który w ludziach jest, nawet najbardziej poczciwy, wydawałoby się.
a Dostojewski tym się głównie jak gdyby zajmował. Myślę, że nie mógł sobie poradzić z własnym złem i różnymi tendencjami okropnymi do hazardu, do okrucieństwa, do lubieżności, do młodych dziewcząt i tak dalej, więc sądzę, że on się męczył i o tym pisał, a ja jakoś czułem w nim taką bratnią duszę. To dlatego. Wydawał mi się też bardzo filmowy i wydawało mi się, że on po prostu budował bardzo mocno dramaturgicznie sytuację, spiętrzał tych ludzi wszystkich w jednym pokoju, którzy byli sprzecznościami zupełnymi. A to było bardzo filmowe, bo to była jakby seria takich scen teatralnych, które się rozgrywały. To w pokoju Soni, to w pokoju Raskolnikowa, to tam gdzieś w jakimś zajeździe, gdzie zanocował Siri Gajłow, to w jakimś innym tam w innych powieściach, gdzie był Stawrogin czy Wierchowieński i oni po prostu tworzyli takie miniaturowe, bardzo silne, dramaturgiczne spietrzenia, co mnie też podniecało jakoś tak bardzo. Żadnego pisarza czegoś takiego nie widziałem, ani wcześniej, ani później właściwie. Także to jest Dostojewski taki... Wyraz Dostojewski. Znaczy, no właśnie wydaje mi się, że on jest pisarzem, który był raczej obsesyjny niż dobry może. On umiał też rzeczywiście, tak jak zgadzałbym się z tym Nabokowem, że on rzeczywiście, on umiał stwarzać takie nieprawdopodobne sytuacje dramaturgiczne, natomiast jakby ta jego filozofia gdzieś była mocno skażona też jakimś olbrzymianiem sobie roli prawosławia, czy Rosji prawosławnej. No miał jakieś swoje takie fobie też, czy no był po prostu jakimś rasistą, no też nienawidził większości ludzi. Polaków nienawidził. Podobno jego ojciec był częściowo lub całkowicie Polakiem. Nienawidził, ale również pogardzał Francuzami. Jeżeli facet pisze esej pod tytułem Czy naprawdę Francuz rozsądku nie posiada? I kończy go zdaniem, a więc jednak tak, Francuz rozsądku nie posiada. No to ja byłem załamany, że ten mój ulubiony pisarz potrafi takie bzdury wypisywać. Także stopniowo tak jakoś z niego się wycofywałem, co nie znaczy, że on nie napisał dużo wspaniałych rzeczy, ale to po prostu jest tak jak człowiek, no już pewne epizody ma za sobą, już nie będzie całą noc pił piwa, a rano kradł mleka spod sklepu. Jakieś wyznanie? No takie, no jak każdy, myślę, w pewnym wieku rozrabia i patrzy, gdzie są te granice, prawda? Jeżeli oglądając te pierwsze filmy, no to wierzymy, że mogę być rozrabiaką. Chciałem zapytać w takim razie przy Dostojewskim, dlaczego pan zaczął od Łagodnej, bo to akurat nie było aż takie łobuzerskie opowiadanie. Bo to jest to krótkie, dwie osoby tylko i wybrałem to po prostu ze względów czysto takich racjonalnych, a poza tym techniczno-racjonalnych, ale wydaje mi się też, że wtedy pamiętam, że mnie się podobało takie napięcie, jakie trwało między tymi bohaterami, że tam prawie nie ma słów między nimi też, że to jest właściwie taka rozgrywająca się jakaś potworna pantomima. Gdzieś mi to też pasowało do ówczesnej sytuacji mojej osobistej, że jest jakieś napięcie, milczenie i nieumiejętność wyrwania się i myślenie o najbardziej strasznych rozwiązaniach. Więc tam było samobójstwo. No przyznam, że osoba, która portretowała wtedy tą dziewczynę, przecież nie żyje. Potem się, to było dużo później, ale ona od kilkunastu ponad więcej lat już nie żyje. Także to jakby się jakoś dziwnie pokrywają losy tej prawdziwej kobiety z dziewczyną z filmu. Śmiało. W filmie Łagodna posługuje się pan niedopowiedzeniem, ale także i statyką, brakiem ruchu, oszczędnością tego ruchu, zderzonym później z bardzo dynamiczną sekwencją ruchomych obrazów, który jest takim punktem kulminacyjnym filmu. Czy w kontekście współczesnych, wysokobudżetowych animacji, a także tych komercyjnych, stosowanych chociażby w reklamie, czy w filmie autorskim nadal ta rola tego ostatecznego obrazu, czy nadal ma rację bytu, czy nadal może być doceniona? Czy ta malarskość, czy to niedopowiedzenie, ten moment przeznaczony dla refleksji odbiorcy nad treścią filmu i plastyką?
No właśnie, to słowo odbiorca to pan padło. I to jest podstawa, prawda? Kto, jacy ludzie chcą oglądać filmy i jakie filmy chcą oglądać? Odbiorca jest inny i pewne rzeczy po prostu nie przechodzą. To znaczy mogą przejść niektóre sposoby opowiadania, ale one już od razu są skazane na jakąś niszowość. Bo tacy odbiorcy są nadal. Ja wierzę, że nadal znajdują się odbiorcy moich filmów podfabularnych, których było niewielu, ale jednak byli. Niektórzy ludzie byli głęboko poruszeni, wzruszeni i tak dalej i zachwyceni, ale procentowo już widzę, że to jest zupełnie inna sytuacja, prawda? Że takich ludzi po prostu jest mniej, że żyjemy inaczej i czym innym się interesujemy, a główni odbiorcy to są jednak ludzie tutaj młodzi, tak jak tutaj większość z was. I to jest też pytanie, raczej moje do pana może powinno też paść. Czy rzeczywiście, bo to co ja sądzę, to jest jedno, ale też pan jako jeden z widzów, bo ja to już właściwie nie jestem widzem, ja właściwie już przestałem widzieć film, ja już tylko myślę, ile zdążę jeszcze ich zrobić. Natomiast rzeczywiście ciekawy jestem, jak to wygląda z drugiej strony, czy dla pana na przykład jak ogląda, czy dla państwa oglądając takie sceny, gdzie się niewiele dzieje, co ma różne powody, również taka, że w animacji po prostu bardzo trudno jest posuwać do przodu film i każda sekunda to jest czasem cały dzień albo nawet więcej. Także siłą rzeczy jakaś ekonomia jest, jeżeli się pracuje samemu, żeby to po prostu oszczędnie działać. Ale czy takie sceny nie nużą, czy nie męczą, czy człowiek zacznie się jakoś niespokojnie kręcić, że zaraz, czy popsuło się coś, o co chodzi? Ja osobiście jestem może dość nietypowym widzem, odbiorcą, właśnie dlatego, że sam również studiuję w Akademii Sztuk Pięknych i zajmuję się animacją. Po studiach chciałbym być reżyserem krótkometrażowych filmów animowanych, właśnie takich autorskich. I ja osobiście znam chociażby twórczość Andrzeja Tarkowskiego, więc dla mnie ta statyka to ten moment na refleksję jest wartością. Pamiętam, jak to było, nie wiem, który to mógł być rok, kiedy były tak zwane konfrontacje filmów świata w Warszawie i pewnie w całej Polsce, takie po co roku taki był przegląd najlepszych filmów świata i się kupowało karnet na to. I pamiętam, jak byłem na Stalkerze i po prostu w trakcie, kiedy faceci jadą drezyną, połowa sali wyszła. Czyli mimo, że to był rok, nie wiem, 80. któryś, a może jeszcze wcześniej, nie wiem, w którym roku jest to, bo mamy to czasem. Nawet. No to mogło być właśnie 79, 80. jakoś tak, a może nawet, bo to były dosyć świeże filmy wtedy pokazywane, takie jakieś tam Apokalipsę na przykład pokazano wówczas, Syberiadę, takie różne sławne filmy na świecie, pewnie po jakiejś cenzurze, ale jednak było, można obejrzeć tam takie najlepsze kino ówczesne i właśnie ten, no to był taki rok, prawda, 79 lub 80, tuż przed stanem wojennym, kiedy ludzie już nie wyrabiali takich scen, prawda, bo Tarkowski w ogóle był ewenementem, prawda, przez tą swoją monotonność, na Sokurow to już go popił na głowę. W filmie Matka i Syn, to ja po prostu pamiętam, że jak facet oparł się o drzewo i patrzył i po kilku minutach pomyślałem sobie, chyba wyjdę do kuchni, zrobię sobie kolację i wrócę. I tak też zrobiłem, a on dalej stał. Więc rzeczywiście to już było mistrzostwo, co on wyprawiał. Ja zresztą nie przepadam ze Sokurowym kompletnie. Tarkowskiego o wiele bardziej lubię. No właśnie, a jak ktoś z państwa się na przykład męczył jakoś tak, że to tempo takich filmów jak Łagodna, na przykład takich scen, gdzie ktoś siedzi, patrzy, mówi, chodzi, czy ja mam na przykład problem z oglądaniem tego typu filmów na laptopie. Mi się wydaje, że to w kinie jest zupełnie inny odbiór, ale jak się ogląda w domu takie filmy, to jest dużo trudniej. Trudniej się skupić na takich właśnie statycznych kadrach, zwłaszcza jak nie ma na przykład jeszcze dobrego dźwięku. Po to większe kino, no, to jest jakaś forma uwięzienia nas przed tym ekranem, gdzie no, oczywiście możemy wyjąć komórkę i się rozpraszać, ale jest pewien rytuał, jakby zgadzamy się na to, że ten telefon włączamy i jakby no, dajemy szansę temu filmowi w inny sposób niż... Ale i proporcje ekranu, ja myślę, że to jest coś bardzo istotnego, że to co pan tutaj też zwrócił uwagę na to, że na laptopie trudno, a większość teraz się ogląda przecież na laptopie, prawda? Do kina się chodzi raczej, żeby zjeść popcorn albo wieczór spędzić ze znajomymi
Ja chodzę bardzo rzadko do kina, chociaż powinienem przecież oglądać więcej filmów, głównie na filmy dla dzieci. Dzisiaj na przykład byłem na Króliku Piotrusiu i bo z córką chodzę. I po prostu głównie oglądam kino w kinie dla dzieci. Dla dorosłych czasami, Ugódka, jak mam jakieś zaproszenie i mogę wieczorem wyjść, ale faktycznie inaczej się ogląda filmy w kinie. I ta proporcja właśnie jest taka, że teraz się mniej ogląda filmów w kinie, wydaje mi się, że mniej ludzi chodzi. A zwłaszcza krótkich metraży. No to w ogóle. Tak. To już tylko na festiwalach. No właśnie, ale na przykład też mi przypomina się taka historia, kiedy miałem już wtedy chyba z 6 filmów zrobionych swoich, jeszcze przed Kawką, czyli to jakieś, nie wiem, właśnie mogło być tam Łagodna, właśnie Czarny Kapturek, tam Latające Włosy, Odnoś Nogi, tak z 5-6 filmów. I był pokaz moich filmów w dziwnym miejscu w Instytucie Kultury Węgierskiej na Marszałkowskiej. Wieczór, miałem być tam gościem po filmach, przed filmami coś powiedzieć, po filmach się spotkać z Witolina. I idę sobie ulicą, przyjeżdżam tam tramwajem i zbliżam się do tego Domu Kultury. Widzę jakiś tłum na ulicy stoi. Ja myślałem, że coś się stało, jakiś wypadek, coś. I potem ze zdumieniem widzę, że ci ludzie stoją na ulicy i to tak nie jest kolejka jeden za drugim, tylko taką szeroką ławą, po 4-5 osób jak gdyby taką rzeką właściwie. I ta rzeka prowadzi po schodach, takich tam kręcone były takie schody na górę, też szerokich, ale to samej sali, która już jest pełna. I ci ludzie, co stoją na ulicy, jeszcze liczą, że wejdą. I to jest pokaz moich filmów. Ja po prostu byłem w szoku, że animacja wówczas miała takie wzięcie. I że to było po prostu taki unikat, że jakiś facet siedzi w piwnicy i robi film. Ja nie wiem, jak to wyreklamowano, bo przecież nie było wtedy internetu, ja nie wiem, ten Instytut Węgierski jakieś genialne pomysły, że tam przychodziła jakaś może stała widownia. No nie umiem tego wytłumaczyć do dzisiaj. A to pani się zgłasza? W kontekście tej ciszy, ale też w kontekście przestrzeni. Do pana takie pytanie, jeżeli mówimy o Łagodnej, o Zbrodni i Karze, o Kawce, czy dla pana książka jest absolutną podstawą, czy ta przestrzeń jakby między książką a filmem jest istotna właśnie po to, żeby wpadać w to życie i tą refleksję, tak? Że ta refleksja nad książką jest jakby kolejnym poziomem. Jestem po prostu ciekawa, na ile one dotykają, na ile one się opierają się, bo czytałam Dostojewskiego, ale kompletnie inaczej patrzę na te książki z perspektywy oglądania pana filmu i z perspektywy tego, że jest w niej właśnie ta przestrzeń, tak? Że w tej Łagodnej ja autentycznie mam czas na te emocje i zastanawia mnie to właśnie, na ile pan chce, aby to było blisko książek. Na pewno, znaczy to już jest nie czas teraźniejszy, tylko czas przeszły, bo ten film Łagodna to jest 85 rok, to większość z was rodziła się później. Także sądzę, że to jest też pytanie do mnie sprzed lat. Ja przez długie lata jakby byłem bardzo związany z literaturą, znaczy marzyłem, żeby być pisarzem, o wiele bardziej niż żeby być filmowcem, ewentualnie ilustrować książki. I żadna z tych moich marzeń się nie spełniło i przez długie lata się, no, nagle zostałem w tym momencie filmowcem. Wydawał mi się film animowany zwłaszcza takim ubogim bratem literatury, takim, że to, co bym opisał, to tu mogę jakąś jedną setną tego uszczknąć. I może z tego powodu gdzieś zacząłem szukać w literaturze i w adaptacjach, że te książki już są, że one już są napisane i teraz można w filmie nie tyle napisać książkę filmem, tylko zagęścić w filmie to, co w książce jest, no, czyta się długo, nie wiem, nawet opowiadanie Łagodna, nie wiem, czyta się załóżmy 40 minut czy godzinę, nie pamiętam, jak on jest bardzo długi, kilkadziesiąt ton ma. Natomiast film ogląda się 12, nawet mniej, minus napisy, to jest może 10 minut film. Także no, film animowany zwłaszcza wydał mi się i nadal mi się wydaje taką bardzo zagęszczoną opowieścią, gdyż posługuje się takim językiem, jakim się nie posługuje film fabularny. No, taka historia, gdyby była w fabularnym filmie, to byłoby zupełnie nic ciekawego, że siedzi facet przy łóżku, potem zabija muchę, coś mu tam się przypomina, zasuwa firankę. Jakieś zupełnie banalne rzeczy. W filmie animowanym zasunięcie firanki może być sceną samą w sobie, dlatego że ta firanka tak zafaluje, że ona opowie nam coś więcej niż zwykła firanka.
że podniesienie dłoni czy wzięcie butelki ręką może być ceremonią po prostu, czy nalewanie, czy pękanie, prawda? Już nie mówiąc o tym, że możemy nagle dokonać jakichś morfingów. Ja wówczas dokonałem morfingów dzięki tej technice gipsowej, bardzo płynnych, jeszcze posługiwałem się tak zwanymi przenikaniami międzyklatkowymi, co dzisiaj no, w komputerze jest normą, że można sobie robić co się chce. Natomiast wtedy trzeba było kamerę do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i tak jechać, że tak na zakładkę, jak gdyby, że pewne ujęcie coraz mniej było znaczy klatka była eksponowana coraz mniej, potem się cofało do tego samego miejsca i od minimum się powiększało ekspozycję. W związku z tym, tak jak taki warkocz, to się zaplatał ten obraz i wydawało się, że to jest wszystko taki zmiękczony ruch z takim lekkim powidokiem. Więc tak niektóre sceny były łagodne i robione. I to dawało efekt właśnie jakby takiego trochę zaczarowania, takiego czegoś, co pasowało do morfingów, tam twarz zamienia się w zegar, czy wskazówka zamienia się w stojącego mężczyznę na podwórku. No to wówczas było, miało to w sobie coś takiego, że to były naprawdę wydarzenia filmowe, można powiedzieć, znaczy w języku filmowym, bo właściwie w filmie fabularnym takich rzeczy wówczas nie robiono. Ja wiem, że zaczynały się wtedy komputery i techniki cyfrowe i ktoś zwraca uwagę na taki teledysk Michaela Jacksona, gdzie tam jakieś twarze się przetwarzały. I ja ten film swój zrobiłem przed Jacksonem i jakby gdzieś porównywali, a to tak jak u Jacksona zupełnie zrobiłeś. Ja mówię, tak, ale ja nie widziałem tego Jacksona, zresztą do dzisiaj tego dysku nie widziałem, tylko wiem to właśnie z tych opowiadań. I ten film mój otwierał jakieś nowe możliwości. Ten morfing rzeczywiście przy tego typu obrazie, nie rysunku, tylko właśnie takiej jakby masie kolorystycznej, prawda, która w światłocieniu buduje nam osobę i ta osoba zamienia się w coś innego lub inną osobę, no, dawało takie no, wrażenie jakiejś halucynacji zupełnie. Także to jest również coś, co bym do literatury jakby nawiązał tutaj, że w literaturze też mamy coś w rodzaju podobne sytuacje, metafory po prostu prawie poetyckie, prawda, cofanie się w czasie, wspomnienie nakładające się, prawda, ktoś o czymś coś robi, ale myśli o czymś innym, cofa, nagle mu się coś z czymś kojarzy. To jest właśnie coś, co animacja mogła dotknąć gołymi rękami jakby. Także w tym sensie wydawało mi się zawsze i nadal mi się wydaje, że animacja ma bardzo dużo z literackiego, z narracji literackiej. Dzisiaj po prostu mnie to mniej interesuje. Już nie ma książek, które chciałbym zaadaptować, chociaż czuję, no nie, to właściwie nie, bo teraz mam zamiar zrobić film, który jest oparty na Ameryce Kawki. I oczywiście niedokładna adaptacja, ale łagodna też nie była dokładna. Także może faktycznie jakieś koło zatoczyłem, bo już od jakiegoś czasu odszedłem od tego. I wszedłem nawet w taki rodzaj jakby baletu w filmie animowanym, czyli właściwie nie ma głównego bohatera. Film Hipopotamy na przykład nie ma głównego bohatera. Co się stało z tym publikiem do animowania gipsów? Kiedyś mówiłeś, że w piwnicy zaraz za kurzem? Chodzi o całe stanowisko z tak. Nie, już dawno jest na złomie. Już na złomie. Do muzeum kinematografii oddać. No wiesz, pod broń obecnie zadziałało. To wydaje mi się bardzo ważnym gestem, bo też była mowa wcześniej, że wielu animatorów marzy, żeby wymyślić swoją technikę, jak się wymyśli, to się jej trzyma kurczowo przez całą twórczość, ale tak jakoś lekko ręką oddałeś ją. Czy nie szkoda? Pierwszy film był w tej technice na gipsie 83. Nie, czwarty chyba, bo latający od głosy, a ostatni tak na dobre, no to Zbrodnia i Kara, chociaż jeszcze w czołówce, czy 2000, a w czołówce filmu Las też jest animacja gipsów jeszcze, także, no, a to już jest 2011, czyli w sumie wiele lat. No a poza tym to stanowisko naprawdę przepadło, no potem po prostu robiłem fabularny film, potem innej konwencji, tam ten doktor charakter i nagle dowiedziałem się, że tam już nic nie ma, że już nie mogę robić filmu w taki sposób, bo nie mam na czym. Po prostu zresztą już takich stołów nie ma w Polsce nigdzie, ani kamera to jeszcze została, tylko cała ta maszyneria
gdzie korkami się kręciło, gdzie na kolumnie opuszczała się kamera, gdzie można było ją obracać. To wszystko po prostu zostało zezłomowane, co jest no, straszne, jakby jakiś prawda, archiwalny parowóz pocięto. Multiplan Disney. No na przykład. No, nikt o to nie zadbał. Ja po prostu mnie to jakoś zabolało, ale z drugiej strony też jakiś jest to oczywiście takie myśl, że po prostu no, życie idzie naprzód, a nie do tyłu i wszystko się zmienia i wszystko za 3 miliardy lat nie będzie w ogóle Układu Słonecznego, więc co to nas obchodzi. Że coś zginęło teraz, ile rzeczy każda wojna zabiera. Więc myślę, że jakby tak pogodziłem się z tym po jakimś czasie, oczywiście to nam się boli, ale jakoś się nie ma co nad tym dużo zastanawiać. Proszę Państwa, jest głos z sali. Chciałbym zapytać o postać Jana Rybnicy. Czym dla Pana była jego twórczość i jak on się czuł po drugiej stronie kamery w filmie Wyspa Echo? On się pojawił, kiedy robiłem Zbrodnię i Karę. Zaszedł do mnie do piwnicy, w której tam właśnie jeszcze ten ostatni duży film gipsowy robili. I tak mnie podpytał, no jak tam panu idzie, jak tam, ile tam pan jeszcze ma do końca. Ucieszyłem się, że przyszedł do mnie tak z ciekawości, ale po kilku zdaniach, kiedy zapytał się, czy przypadkiem nie miałbym trochę czasu, żeby sobie przerwać przy tym filmie i wziąć udział w jego filmie. Dał mi scenariusz do przeczytania tej Wyspy R.O. i ja to po przeczytaniu uznałem, że rzeczywiście jest to film o mnie. Po prostu jak ula pasuje do mojej psychiki ta rola. Także się zgodziłem, jako też, żeby przeżyć jakąś taką przygodę też. No, na pewno przy zbrodnikarze potrzebowałem też czasami jakiś przerw, bo to była 3,5-letnia Charuwa, no jakby odsiadywał w jakieś więzienie rzeczywiście w tej piwnicy. Owszem, no wychodziłem co wieczór, miałem różne spotkania i tak dalej, ale tak czy inaczej no, nie mogłem wyjść i żeby ten film sam się zrobił, no bo ja musiałem zawsze wracać, żeby dalej pracować, więc ta przygoda z Janem Lewicą była dla mnie fajną przerwą. Jest mi przykro, że ten film nie jest dobry. Ani ja tam nie zagrałem nic ciekawego, ani operator nic nie zrobił dobrego. A Jan rozgoryczony, kiedy już nie było pieniędzy na dokończenie tego filmu, wyjechał do Berlina, gdzie mieszkał wówczas i nie doczekał się premiery tego filmu, gdyż został dokończony już po jego śmierci. Tam nie pamiętam kto tym się zajmował, bo jeszcze Hura trochę pomagał. No ale już ten film był inny na pewno niż on sobie wyobrażał. No był po prostu zły, myślę. To miał w podstawie w latach 60. gdyby wtedy powstał. To scenariusz, to był taki przeciwko Ciskowi, to a to już było wolno takie filmy robić, to już nie miało tej siły. No i też te tematy już były trochę ograne, te kazamaty, te jakieś tam, no jakieś więzienia, tam ten bohater ogląda jakieś stare fotografie, egzekucji, czegoś. To już w tym momencie no, była taka trochę fala wówczas takiego odblokowania różnych tematów, więc o tym wszystkim się mówiło i to był jeden z wielu takich właśnie odblokowanych tematów o tym, jak to było źle w PRL-u i ten film no, no nie miał żadnego sukcesu, no, był pokazany dodatkowo w Krakowie poza konkursem. No było to przykre, przyznam. Ja oczywiście no, była to dla mnie, jak mówię, przygoda i tak to zachowałem w sobie i również to, że nie powinienem chyba grać w filmach. Ja chciałem zagadnić czy zapytać rozmowę na Franca Kafkę. Uchylić go na Katalicę, nie wiem, bo to Katalicę Policznela, bo PiS wybierał 100 filmów na stulecie odzyskania niepodległości i tam właśnie jest Franc Kafka. Najdziwniejszy film biograficzny chyba w historii polskiego kina. No w zasadzie to ciężko powiedzieć, esej, może biografia, ale też jakby zwróciłem uwagę, że chyba ty też jesteś bohaterem tego filmu, bo nigdy przez przypadek, bo Piotr to mała, Franz Kafka w napisach. Może pomożesz nam, co to za film? No, to
taka dziwna historia, troszkę była z nim, już to chyba nie raz opowiadałem, że miałem zamiar zrobić film o wampirze, taki komediowy trochę. I on najpierw miał jeszcze rysunkowy, potem myślałem, żeby na gipsie go wydrapywać. I coraz bardziej ciężki kaliber z tego filmu o wampirze powstawał, przestał być komedią. Coraz mniej to interesowało mnie, zacząłem wymyślać jakieś nowe postaci. Właśnie taka dziwna improwizacja w studiu miniatur filmowych to się działo. No i nagle ktoś z przyjaciół, Wojtek Wojtkowski, taki animator, mój przyjaciel, mówi, już widzę, że męczysz się z tym filmem, ja mu opowiadałem, że ciągle coś tam nowego wymyśliłem, a on mówi, dałbyś się spokój z tym wymyślaniem, od tylu już lat myślisz o tym, żeby zrobić film o Kawce, to dlaczego nie teraz? I ja się, no, jakby dotknąłem takiego słów, rzeczywiście to coś, taka kropla przeważyła na tą stronę i zacząłem robić sceny już właśnie na twarz Kawki z pierwszego ujęcia i jeszcze parę innych takich chyba jakieś tam ze 2-3 sceny powstały. A w studiu ja to nikt nie wiedział, że ja zmieniłem jakby temat filmu. Było to zaklepane jako film o wampirze pod tytułem Hajduśka z nazwiska Mr. Hyde. I ten film był jakoby dalej realizowany, nawet pudła zeszły do laboratorium, wywołanie taśmy miały jako tytuł wpisywane Hajduśka jeszcze przez jakiś czas. A potem nagle ja wjechałem do Ameryki, bo dostałem takie zaproszenie na 6 tygodni, żeby objechać Stany, wschodnie wybrzeże i tam pokazywać swoje filmy. I wziąłem nawet ten 3-minutowy taki kawałeczek, zmontowany z tych kawałków o Kawce, szukając tam pieniędzy, marząc, że może ktoś dołoży się do tego filmu. Oczywiście tak się nie stało, nikt się nie dołożył, ale ja jak wróciłem po 6 tygodniach, okazało się, że produkcja jest zawieszona, że tego filmu na razie nie robię. Dyrekcja wezwała mnie na dywanik i powiedziała, co pan w ogóle tam robi, dlaczego pan wyjechał na 6 tygodni, nic nikomu nie mówiąc, tak i tak dalej. Faktycznie zachowałem się niepoważnie, ale to były takie czasy może. I faktycznie byłem tak zmotywowany po tym powrocie i tak przekonany, że to będzie film o Kawce, że od razu powiedziałem, że ja robisz inny film, no to mówię, niech pan nam tutaj 2 tygodnie na napisanie scenariusza. Ja następnego dnia już ten scenariusz przyniosłem. Oczywiście nie zrobiłem filmu według niego, ale zrobiłem też storyboard, który miał kilkaset rysunków. No i to wszystko w ogóle, z tego nie wyszła ani jedna scena chyba do tego filmu. Niemniej była to jakaś taka dziwna przymiarka do czegoś, o czym nie wiem jeszcze, co to będzie. I stopniowo zacząłem robić różne sceny po prostu pojedyncze, nie wiedząc, do czego one będą służyły. No, męczyłem się tym bardzo. Było to stresujące, stresujący czas, bo nie wiedziałem, co robię właściwie i czułem, że może wyjść jakiś knot kompletny i że zostanę już skreślony w ogóle i te studio mnie wychylnie, nie dostanę za to pieniędzy, no nie wiem, jakąś karę wręcz. Także było to ciężkie przeżycie i któryś dnia pamiętam, że jakoś tam chory byłem, jakoś to było zimą i tam leżałem w łóżku z gorączką. I zacząłem sobie wyobrażać, że te sceny będę tytułował, że jakieś tam dojrzewanie, jakaś tam będzie, nie wiem, jakiś tam wieczór, czy zima, czy jakieś takie tytuły, tak jakby trochę sekwencje, jakiegoś rozdziału. I że ten film zaczął mi się budować jako rodzaj filmu w rozdziałach. Filmu, który jest zdecydowanie zainspirowany dziennikami Kawki i osiąga taki wymiar, jak gdybyśmy przechodzili przez ten jego życie tymi 7-milowymi krokami i oglądali je co ileś tam lat i już jako coraz starszy Kawka, pamiętam, ukradłem z biblioteki książkę tam z koszykowej, bo tak długo musiałem ją trzymać, żeby kazać ją zwracać, więc ja po prostu nie oddałem, do dzisiaj ją mam. To są oczywiście katalog z wystawy fotograficznej poświęconej Franzowi Kawce, która się odbyła gdzieś w Berlinie. Klaus Wagenbach, taki słynny znawca Kawki, był kuratorem tej wystawy. No i tam po prostu mnóstwo fotografii, taki zbiór, ogromna kolekcja zdjęć Kawki w różnym wieku, od dziecka aż do śmierci, co no, było podstawą dla mnie do tego, żeby ten film zrobić. Drugą podstawą był album, który kupiłem Praga w oczach czy w obiektywie fotografików przełom XIX-XX wieku. Też fantastyczne zdjęcia z tej uliczki, to Zakamarki, dzielnica żydowska na pierwszych ujęciach, most Karola. To wszystko było przerysowywane
no, kopiowany w jakimś sensie, no, nie wiem, no, po prostu wzorowany na tych fotografiach. Przy użyciu tych płyt z gipsu, które okazały się po prostu jak jakieś dagerotypy i te ich spękania, te ich rysy jakby idealnie oddawały atmosferę starej fotografii. I tam no, po prostu ten film zaczął przybierać taką formę jakby filmu dokumentalnego, jakby taki, jak sobie wyobrażałem wówczas transmisji sprzed 100 lat, czyli tam iluś, no 2000 rok jest, no tak około, tam 1853, kiedy to się zaczyna, więc ponad 100 lat temu zaczyna się transmisja z życia Kafki. Tak, ja siebie uważałem za takie medium, siedziałem i po prostu się maksymalnie wczuwałem w kafkizm, otoczony coraz większą ilością płyt z gipsu, na których z każdej patrzył na mnie Kafka. I faktycznie w tej piwnicy, wśród tych kawek, czy kafek, siedząc, no, to było jakieś mistyczne przeżycie, te, robienie tego filmu. 2 lata to trwało w sumie razem z tym wyjazdem do Stanów, ale ja absolutnie nie żałowałem i nadal uważam, że jest to najlepszy film, chyba jaki zrobiłem. Chociaż dzisiaj bym takiego filmu już nie zaplanował o tak też powolnej treści, ale też nie zrobiłbym wielu ujęć. Ja nie wiem, jakim cudem ja po prostu byłem w stanie wydzielać to tego człowieka z latarką idącego, czy muchy latające wokół lampy, czy szereg innych scen, ta scena erotyczna. Po prostu no, chciało mi się. To niesamowite, że mi się tak chciało pracować, że po prostu no naprawdę wysiłek nadludzki, żeby uzyskiwać kolejne mikrosceny, kolejne sekundy tego filmu. Naprawdę te rzeczy powstawały, ta scena z latarką, która trwała może 6 sekund, ona powstawała przez 4 tygodnie, animacja tylko tego człowieka. No, ta scena erotyczna była zbudowana z kolei na, chyba nie wiem, na szybach, na wielu planach, gdzie były jakieś przyklejone, na każdym planie był kawałek inny stołu, tu była jakaś lampa, tu była mucha, tam Kafka szedł jeszcze z jakiegoś innego planu, ta dziewczyna była naklejona na papierze, z czarnego papieru na pierwszym planie, w ogóle nie była na gipsie, żeby można było przez nią widzieć co innego, ale była zawsze nieostra, więc wyglądała jakby była na gipsie, jakby była z tego samego jakby zrobiona. Także ta scena, samo budowanie tej dekoracji, przejeżdżanie ileś tam razy, czy to wszystko się zgodzi, zajmowało taki, nie wiem, no z tydzień, potem ta animacja i tak dalej. Także no, taka praca, która była rzeczywiście takim drążeniem tego tematu, jest tam parę rzeczy, które ja bardzo lubię w tym filmie, takich zupełnie przypadkowo, które się tam zdarzyło na przykład 11 września. Ja to kilka lat później pokazywałem ten film w Szwecji, studentom swoim tam uczyłem w Szwecji i pokazuję im ten film i tak nagle patrzę, a to było jakoś rok czy dwa po ataku na World Trade Center. I nagle widzę datę 11 września, mówię, cholera, ta sama data, to było takie świeże jeszcze wtedy. I za chwilę patrzę, budynki Nowy Jork, jakieś obiekty latają. No, dobrze, ten film nie był jak szeroko znany, bo jeszcze by nie wzięli za jakiegoś kogoś, kto miał coś takiego wspólnego. Ale faktycznie było to niesamowite, a te budynki notabene, no to szkicowałem właśnie w Nowym Jorku, kiedy byłem przez te 6 tygodni w Stanach i szedłem na 50. urodziny Billa Primptona, słynnego animatora. I po drodze tak jak patrzyłem na te wieżowce i zacząłem je szkicować i potem te szkice wykorzystałem do tej sceny. Także myślę, że film animowany powstaje tak długo, że właściwie jest ogromnym zapisem takim skondensowanym życia człowieka animatora, jeśli pracuje tak jak ja wtedy w pojedynkę i tam po prostu odzwierciedlają się po prostu w różnych maleńkich szczegółach wydarzenia, które się toczyły wówczas w życiu właśnie moim. No i nie tylko moim, bo w tym czasie wojna o Falklandy wybuchła i się skończyła, ja dalej siedziałem w tej piwnicy. Więc to po prostu inny przebieg czasu po prostu tam miało miejsce. To było niesamowite. Albo scena, kiedy Kafka leży na nim z podnieconym prawda, na łóżku. I ja po prostu tą scenę robiłem 3 razy, bo 2 razy popsuła się kamera w trakcie. Tak jakby Kafka nie chciał, żeby portretować jego penisa po prostu. Więc ja sam może czułem się jakoś też nie w porządku. Raz popsuła się kamera, że pocięło całą taśmę, już się zatrzymało się wszystko i operator otwiera tam i sała tam się zrobiła. Za drugim razem z kolei
załadował kamerę, ja robię to samo jeszcze raz. I po skończonym scenie nagle patrzę, zapomniałem otworzyć sektor tak zwany, czyli było cały czas na zamkniętym, tak jakby no, klapką zamknięty był strumień światła na taśmę, więc znów robiłem wczoraj pustkę i dopiero za trzecim razem tą scenę zrobiłem. Pamiętam, że rozmawiałem wtedy i mówiłem do Kafki, żeby mi pozwolił tą scenę zrobić, ona jest bardzo krótka i żeby się nie stuć. Chcesz do niego wrócić? Co mamy tak za moment włączamy kolejny, tak ostatnio. Może też krótkie pytanie, chcesz wrócić do Kawki mimo wszystko, chociaż tak wymęczył cię. Nie, no Kawka tam jest wciąż pisarzem, ponad pisarzem. To nie jest tam nawet pisarz, to jest tam nigdy więcej. Jakiś człowiek, który po prostu widział świat innymi oczami niż przeciętnie po prostu patrzymy, znaczy nie wiem, jakiś środek zagląda po szewkę świata i te jego sposób myślenia nie jakby ciągle jest jakimś moim mitem mojego życia, właściwie jego obecność jest dla mnie wciąż ważna, więc myślę o tej Ameryce, ale to już jest inna sprawa, to będzie dosyć dalekie od Kawki tak naprawdę, jak myślę. Tak, krótkie pytanie, tak? Też możemy przygotowywać. Wspomniał Pan o kwestii finansowania filmów animowanych, jak też o kwestii tej pracy w pojedynkę. No teraz jako student tworzę swoje studenckie projekty, ale po studiach już będę chciał pójść krok dalej. I chciałem zapytać, jak Pan ocenia współczesne możliwości finansowania filmów animowanych, ale też i możliwości odbioru tych filmów przez odbiorcę. Krótko mówiąc, czy jest przyszłość dla takich autorskich, realizowanych przez jedną osobę filmów animowanych? Chciałbym, żeby tak było, żeby była. I wierzę w to, że jest, bo wciąż są festiwale filmów animowanych. Druga rzecz, co się na nich pokazuje, prawda? No, króluje film efektów specjalnych, czy jakby zbudowany z efektów specjalnych, ale nie tylko. Oprócz technologii cyfrowych, które stwarzają niesamowite możliwości, są tym samym, czy była kamera trikowa, czy był stół ten, który mi pocięto i tak dalej. Po prostu komputer spełnia te same funkcje, no jest to urządzenie do oszukiwania. Więc tak samo wtedy kamera poklatkowa oszukiwała, jak i teraz techniki cyfrowe. One oczywiście stwarzają wiele więcej możliwości. Są też bardziej doskonałe, co jest gorzej, bo ta korbka nie zawsze równo się kręciła. Ta kamera, ta kolumna, po której zjeżdżała, trochę się czasami zachwiała. I to się czuło. Czy ten wieloplan na szybach miał naturalny rodzaj kurzu, czy jakichś paproszków innych, które tam leżały, czy nierówna szyba. No, to wszystko się czuło, że to jest tak jakby albo chleb jest zrobiony przez maszynę, albo przez piekarza. I to był taki chleb zrobiony przez piekarza. No właśnie, bo tu nie ma materii, tu jest i też jest wszystko doskonale matematycznie wyliczone. Wieloplan, czy najazd, czy przesuw, czy przeostrzenie. No, w hipopotamach są przeostrzenia, które wyglądają gorzej niż w filmie Franz Kafka, bo to nie obiektyw to przeostrza, tylko program. Więc on działa według jakiejś wymyślonej metody, która ma podobnie to wyglądać. To jest jakby sztuka imitacji. To jest tak jak ten film o Van Goghu, chociaż na szczęście on naprawdę był malowany, ale jeżeli tam zdaje się, że tam były też robione jakieś fragmenty programem komputerowym. No tak czy inaczej, teraz o czym ja mówiłem, że są szanse, czy jest ta przyszłość, tak? Znaczy ja wierzę wciąż, że człowiek jakby no, nie da się do końca jakby że my się ciągle nie zmieniamy aż tak bardzo, że mimo tych nowych technologii, mimo nowego tempa życia, nowych zagrożeń, nowych w ogóle no jakby punktu widzenia na świat, człowiek w pewnych aspektach jest wciąż taki sam. Trzeba po prostu dopasować się do tego i nawet jeżeli bym robił film komputerem, bo tak będzie, tą Amerykę Kawki zrobię na pewno przy użyciu cyfry, a nie, znaczy będę go rysował, ale będę tam mnóstwo efektów na pewno postprodukcyjnych włożonych, digitalnych, to ja z tego zrobię film tak, jakbym go rysował. Nie wiem natomiast, co to jest, kiedy ktoś od początku już robi w ten sposób, że nie bierze ołówka. Ja mam studentów w Łodzi, mam studentów w Gdańsku, oni jednak jeszcze rysują.
malują. Więc ja myślę, że też jest coś takiego, jakby coś w rodzaju takiego ostatnio w ogóle renesansu technik takich najbardziej prymitywnych. W Łodzi ktoś zrobił film na taśmie, wydrapywany i malowany na przykład, co już w ogóle było pytanie, gdzie znaleźć tą taśmę. No ale jakoś tam się udało, gdzieś w montażowni leżała jakaś stara taśma. Także no, trochę może się okazać, że już nie będzie możliwości takich, prawda? Niemniej jakiś jest, no tak jak i nie tylko w tym, nawrót do rękodzieła, do rzemiosła, do, nie wiem, do ręcznie szytych butów, piłek, studia, futbol i tak dalej. Daliśmy na okazję, żeby dotknąć właśnie tego tworzywa, bo potem jak już pójdą w świat, nie każdy będzie twórcą, część będzie pracować, nie wiem, w reklamie, w branży twórców specjalnych, to już nigdy nie wezmą do ręki tego ufa. Ale animacja rzeczywiście no, w tej chwili przeżywa jakiś boom ogromny. Myślę, że no, jak nigdy chyba wcześniej, tylko że tutaj... Złoty wiek. No coś, znaczy no, nie wiem, czy rzeczywiście nie będzie jeszcze coś bardziej, ale na pewno teraz się, no mamy do czynienia, no tak samo jeśli chodzi o studentów, są fantastyczni po prostu. Tam gdzie uczę, no to po prostu mamy no, wysyp niesłychanie uzdolnionych ludzi, którzy mają też bardzo ciekawe pomysły, posługują się wieloma różnymi technikami, więc jest naprawdę jest wielka radocha. Ja wtedy, kiedy robiłem swoje filmy, to był taki okres, kiedy byłem właściwie prawie że jedynym autorem animacji w Polsce, takim nie wokół mnie akurat była taka pustka jakaś, to było takie moje pokolenie, ale każdy gdzieś, jeden wyjechał do Stanów, ktoś przerwał, przestał robić filmy, ktoś tam miał jakiś wypadek, przestał pracować, ktoś stał się producentem zamiast animatorem i nagle taka była próżnia i właściwie przez dłuższy czas po mnie, nie wiem kto tam następny się pojawił, może nawet właśnie Tomek Bagiński nagle wystrzelił, czy parę innych osób takich już później, ale już zupełnie jakby z innej bajki wziętych. Jest na stosunek do muzyki. Dlatego, bo właśnie nawet tutaj jak mieliśmy spotkanie z różnymi twórcami, to często dla nich muzyka była tak naprawdę na równi z obrazem i z opowiadaną historią. I jak to jest ufana? No z racji, że w tych filmach nie ma dialogów, oprócz tego, co zobaczycie za chwilkę, to nigdy dialogowych filmów nie robiłem i to rzeczywiście w filmie animowanym muzyka ma bardzo szczególną rolę jako taki rodzaj narratora. Który dopowiada, który prowadzi no, wspólnie z obrazem. I jest to coś w rodzaju w jakimś tam stopniu teledysku, chociaż ma zupełnie inne założenia, ale no, właśnie też jest obraz plus muzyka bardzo na równi traktowana. Ja w moich przypadkach, moich filmów zawsze bardzo wieczorowicie dbam o muzykę. Nawet cisza też jest muzyką. Jest to coraz trudniej mi, jeśli chodzi o muzykę. Się jakby zdecydować, że jest dobra. Zdarzyło mi się dwukrotnie odrzucać muzykę wybitnych kompozytorów, bo po prostu nie pasowała mi do filmu. I ten jednym z tych filmów użyłem muzykę z płyty tego samego gościa, a drugiej po prostu film poszedł na niemo. I jego fragment muzyki poszedł tylko na napisy i na ostatnią scenę. Także jest to coraz większy problem, żeby robić film, żeby znaleźć dobrego kompozytora, dla mnie przynajmniej. Teraz też współpracuję z kompozytorem, ale jakby moim inspiracją jest, że muzyka już znana mi wcześniej, nagrana wcześniej, bardzo dobra, ale dostępna absolutnie dla mojej produkcji. Więc ktoś będzie robił muzykę, która będzie inspirowana tą muzyką i mam nadzieję, że się to uda, stronny facet. Ale no, na pewno bardzo, bardzo ważna jest. Coraz bardziej, bo właściwie coraz bardziej te filmy też jakby idą w kierunku baletu. Kilka moich ostatnich filmów to jest trochę jakby opowieść baletowa. A zaczyna pan od muzyki, czy muzykę pan włącza na przykład na końcu dopiero? Czy pan już tworzy do muzyki? Znaczy przez długie lata było tak, że były filmy bez muzyki, a potem kompozytor przychodził no, do Zbrodni i Kary łącznie. A już na przykład Hipopotamy miały być pod muzykę robione. Walka Miłości, Praca, taki film, którego tutaj nie ma, też był zrobiony do muzyki, Baranesku. Hipopotamy też Baranesku. Kwartet. Smyczkowy. Teraz, no właśnie, gdybym mógł, to bym teraz też chciał robić do muzyki obecny film, który teraz robię w Daszu, ale no właśnie jest nieosiągalna po prostu ta muzyka, którą chciałem użyć, więc będzie, ale tak pracujemy właśnie, że z dwóch stron, ja, on próbuje skomponować muzykę, której, do filmu, którego jeszcze nie ma, a ja pod tą muzykę będę montował. Tak.
No w tej chwili chyba nie. W tej chwili nie. No, przez długie lata Janusz Haydn był dla mnie najważniejszym kompozytorem, chociaż nie była najlepsza muzyka do Zwrotnikary. Do Kawki myślę była jakimś takim szczytowym jego osiągnięciem w ramach współpracy ze mną. A teraz nie wiem, no, są kompozytorzy oczywiście, ale nie mówimy tu o muzyce filmowej, prawda? No, to znaczy w ogóle kompozytorów, nie? Bo to no, jakoś tak chodzi też o wykonania, myślę, że bo tak węgierscy kompozytorzy, na przykład Bartok, Kodály, Ligeti, czy muzyka Filipa Glassa, nie wiem, jakoś taka muzyka bardzo mechaniczna, minimalistyczna, bardzo, bardzo nastrojowa, bardzo, bardzo taka jakby mająca w sobie czasami coś z pracy maszyny, nie melodia, raczej pewne ciągi jakby takie muzyczne. Także najbardziej może ci minimaliści, Max Richter ostatnio to już trochę słuchałem, ale nie ma czasu na to. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego popytamy, to jest dobra okazja, żeby zapytać autora, ale przy okazji chciałbym poprzeć drugim pytaniem, czego tytuł nie jest Ludzie. A dlaczego nie zwierzęta? Tak. To byłoby zwierzęta zbyt wolne, ludzie też, a poza tym no, to oczywiście muszę przy tej okazji powiedzieć, skąd się wziął ten ogólny pomysł, bo to był film dokumentalny o życiu hipopotamów, w którym taka sytuacja dokładnie nastąpiła. W czasie kąpieli samic z małymi, zaatakowanych, znaczy zaczepionych erotycznie przez grupę samców, czyli kiedy one nie podjęły żadnych, znaczy nie zgodziły się na żadne miłosne działania z tymi samcami, to samcy postanowili wymordować te małe, bo one były zajęte tymi dziećmi. No i jak te dzieci zostały zabite, to samice chciały automatycznie zajść w ciążę, żeby mieć dzieci. I od razu przeskoczyły na inny kanał, jak gdyby, i nastąpiła między innymi wymiana już seksualna. I ja jak to obejrzałem, to w szoku, że zwierzęta mogą tak się zachowywać. Te hipopotamy, oczywiście znane jakoby z takim kimisiowatem, Bucio i Cezar i tak dalej. One są to jedne z najbardziej drapieżnych zwierząt w ogóle na świecie. Później się dowiedziałem, ale tak czy inaczej sam ta przebiegłość tych hipopotamów mnie poruszyła i pomyślałem sobie, czy my też jesteśmy zwierzętami i moglibyśmy tak samo się zachować zwyczajnie. No oczywiście, gdybym to nazwał ludzie, no to byłoby jakby no, masło maślane, prawda? Więc te hipopotamy przenoszą nas w jakąś taką właśnie takie pytanie, czy hipopotamy ludzie to jest, można postawić znak równości, jeżeli już, prawda? No, taki był początek, z którego się wziął ten pomysł. A potem jakby no, przebieg tego filmu, no, nie wiem. No, ciekaw jestem, jakie są Państwa opinie, bo spotkałem się z bardzo skrajnymi. Widzisz, po świecie z tym filmem, myślę, że w różnych podróżach, ale właśnie geograficzną też jest inna wrażliwość i też jakby inne oczekiwania wobec animacji, że to też może być dodatkowym elementem szokującym, że czegoś takiego nie wymagamy od animacji. No, spodziewałem się, że w filmie może mogą pojawić się tak drastyczne sceny, ale właśnie może rzeczywiście zapytajmy Państwa jakieś refleksje. Mi się bardzo ciekawe wydało to, że takie brutalne sceny były ubrane w formę takiego baletu, bo tak naprawdę tam się powtarzały cały czas te rytmy i to grało z muzyką, a balet raczej nie kojarzył mi się z takimi, powiedzmy, wulgarnymi scenami. Nie to, że bo brutalność występuje, ale nie taka wulgarna, można powiedzieć. I to zderzenie było dla mnie bardzo ciekawe akurat. No, ja wtedy czytałem też książkę pod tytułem Do cudzego cierpienia Susan Sontag, która się zastanawia nad tym, dlaczego ludzie lubią patrzeć, jak inni cierpią, dlaczego wygrywają fotografie na WebPress Photo w konkursach, które zawsze pokazują jakiś najbardziej drastyczny moment czyjejś śmierci lub rozpaczy po czyjejś śmierci. I takie zagadnienie mi też jakby no, krążyło po mnie, żeby właśnie jakby się temu przyjrzeć też od strony swojej w tym filmie.
Jakby pan powiedział jeszcze coś, bo trochę się zgubiłem wątek. No to, mnie zainteresowało właśnie to połączenie takiej, powiedzmy sztuki wysokiej, którą kojarzyłem może z pokazywaniem cierpienia, ale nie takiego wulgarnego, z takim właśnie wulgarnym, powiedzmy, taka wulgarność mi się raczej kojarzy z czymś tabloidowym, a tu było coś takiego wulgarnego połączone z tą sztuką wysoką. No właśnie to wydało mi się najbardziej intrygujące, żeby tak połączyć, że piękno i okrucieństwo w jednym. No to też sam tak nazwała, że piękno i okrucieństwo w jednym to jest pornografia. Też nie wiem dokładnie, co miała na myśli, bo filmy pornograficzne rzadko są ładne, ale no może chodziło o coś takiego, co jakby jest z kontrastowaniem jakichś takich biegunów dwóch ze sobą, najbardziej skrajnych, jakby przeciwstawnych sobie pojęć, bo okrucieństwo kojarzy nam się z czymś no, rozcharatanym, brzydkim, z brzydkimi twarzami. Ja chciałem pokazać właśnie ludzi pięknych, którzy są potworami jednocześnie, że nie wiem, też jakoś zastanowić nad tym światem, który nas epatuje pięknem nieustannie, prawda, kult młodości, kult kremów przeciwzmarszczkowych, fitnessu, jogi i pięknych ciuchów i w ogóle piękna jako takiego, Photoshopa, w którym wszyscy wyglądają pięknie i modelki coraz młodsze, prawda, bo już są przecież za stare, 20-latki, muszą być 14-latki czy coś w tym rodzaju. I jakby ten kierunek, jakim ten świat zmierza, też to wszystko gdzieś po mnie krążyło, żeby o tym opowiedzieć. No, w tym filmie, dlatego te moje postacie, na przykład leżał koło mnie album Michała Anioła, jak on rysował postaci ludzkie, dlatego oni są, znaczy jakoś mnie też zainteresowało, żeby podpatrywałem, jak on to rysował, że te postacie są bardzo muskularne i te kobiety są właściwie wojowniczkami, to nie są jakieś kucherka, to nie są jakieś modelki właśnie szczupłe, wyciągnięte ponad miarę, prawda, figury, tylko są to kobiety silne, mocno zbudowane, karmiące, z dużymi piersiami, z no, opitych kształtach, które też jakby no, są i silne, jednocześnie są czułe dla tych dzieci. I nie wiem, no nie chcę tutaj sam się zabawiać w tego, kto będzie tłumaczył ten film, bo ja sam za każdym razem myślę o nim inaczej. To takie pewnie ćwiczenie intelektualne dla ciebie, czy rzeczywiście tak patrzysz na świat, ten cykl życia, śmierci, wojen, powrotu do normalności? Znaczy, no to tak można powiedzieć, bo to oczywiście brzmi to jednak jako uogólnienie pewne. Na pewno to się w tym mieści, że jakby takie no, próba zrozumienia świata, prawda, jako cyklicznego świata, który się morduje, potem odradza, na którym zło i dobro są jednocześnie obok siebie. Nie wiem, no, ciekaw jestem, bo tu pani miała coś. Moja refleksja jest taka, że bardzo, pan trochę zahaczył o tym, mówiąc o tym Photoshopie i o takiej warstwie bardzo estetycznej tego świata. Natomiast ja mam wrażenie, że ludzie bardzo, bardzo skupiają się na tej warstwie tylko człowieczej, nad czym my się, w jakich kwestiach my się wywyższamy ponad zwierzęta. W takim sensie, że my potrafimy czerpać przyjemność na przykład z seksu, a zwierzęta tego nie potrafią, że my możemy wybierać, że my mamy emocje, a tak naprawdę oczywiście ja tego nie neguję, bo ja też mam jakąś tam emocję czasami. Natomiast zawsze gdzieś tam jesteśmy tymi zwierzętami, jesteśmy ssakami, należymy do tego świata. My mamy wrażenie, że my rządzimy tym wszystkim, natomiast kiedy stajemy w obliczu rządzy, w obliczu żywiołu, to nagle robimy się tacy. I to nasze poglądy, te nasze chcenia, niechcenia przestają mieć jakiekolwiek znaczenie i to, że chcemy być piękni, młodzi, lubiani, chcemy, nie wiem, pomagać innym, to już wtedy nie ma znaczenia. No to są też powierzchowne jakby sprawy, no, piękna młodość czy bycie lubianym, to jest są takie tęsknoty ego, które niekoniecznie wiążą się z głębszym przemyśleniem czy doznaniem, czym jest to bycie lubianym, czym jest prawdziwe piękno, czym jest prawdziwa bliskość między ludźmi.
Więc myślę, że gdzieś ja tym filmem tego nie odpowiadam na to, chociaż mam wrażenie, że to, że te kobiety na końcu, zresztą najbardziej atakowane przez oponentów tego filmu, że one potem podejmują, inicjują jakby zbliżenie z tymi mężczyznami, to na zasadach jakiejś ogromnej czułości wobec morderców, przecież przed chwilą oni mordowani. Po pierwsze, ja nie mam przekonania, że to są te same osoby, chociaż to się jedno po drugim dzieje. Po drugie, nie wiem, mam wrażenie, że no, na pewno bardzo ważne w tym filmie jest to, że jest to film, który opiera się na jakiejś konwencji baletu, tak jak pan to też podkreślił, i że tam nie ma krwi na przykład, nie ma ran, nie ma krzyków ludzkich, jest tylko śmiech i radosne dzieci na początku, co ma stworzyć atmosferę takiej beztroski irańskiej, a później nawet najbardziej drastyczne sceny są na niemo i bezkrwawo. A miało być tak, że krew miała się rozpuszczać w wodzie i ta woda miała wszystko zabierać. Miała być taką właśnie też symboliczną, jakąś no, oczyszczającą substancją. Natomiast to, że po prostu zrezygnowałem w ogóle z krwi i nie musiałem już tego pozwalać rzece tym się zająć. Także myślę, że jest to taka, trochę zgubiłem wątek, taka opowieść o... Znaczy ta końcówka przede wszystkim jest... A, dobrze, o tym balecie. Więc że nie można tego traktować po prostu na 100% poważnie. W takim sensie, że to jest dosłowne aż tak bardzo. Gdyż jest to od razu ujęte pewien cudzysłów przez pewien filtr pokazywane. Czyli nie ma tutaj możliwości utożsamienia się z tymi bohaterami jako z osobami, które naprawdę doznają tego. A to, że te kobiety wychodzą przeciw mężczyznom na końcu, moim zdaniem, no, ja jakby w tym pokazuję zmienić inny rodzaj kontaktu po prostu, które one proponują. Bez względu na to, że to są mordercy, czy że to są samcy, którzy tak się zachowują, że te kobiety po prostu, jest to film raczej prokobiecy po prostu bardzo, który ukazuje, nie wiem, jakąś kompromitację tych mężczyzn w obliczu innego zupełnie podejścia kobiet do relacji i do seksu. Ale oczywiście właśnie można to potraktować, że ja w ten sposób kobiety obrażałem w tym filmie, pokazując, że spłukują, oddają się mężczyznom, których powinni godnością się unieść i po prostu nigdy w życiu ostatnia rzecz, jaką mogłyby zrobić. No, spotkałem się z takim zdaniem w rozmowach z akurat niestety jurorkami festiwali, które nie dopuściły absolutnie, żeby ten film mógł mieć jakieś tam sukcesy. Niemniej tak, to nie żebym się chwalił, ale to jest dla mnie zdumiewające, że ten film zdobył więcej, dwukrotnie więcej nagród niż następny tu w kolejności Wolność Nogi, nie, zaraz nie Wolność Nogi, tylko co to było jeszcze? Mówiłem tego filmu. Że tak, tak rzeczywiście to było zaskakujące i był no nie nominowany, ale był tak szerokiej liście Oscara z racji, że miał właśnie zdobytą między innymi nagrodę Grand Prix na takim festiwalu w Ottawie, ale też w Doszymie czytałem o tym, że w czasie ogłaszania wyników, kto wygrał ten festiwal, było tak zwane buczenie. Jakiś człowiek wyrwał się z sali i zaczął protestować, biegł na scenę i trzeba było go wyprowadzić. Więc rzeczywiście, no to jest ten super, że zajmowałem, że dzisiaj jeszcze nie jestem oświadczony na emocje. Ja myślę, że to jest też no, charakterystyczne, że ten film, on nie swoją urodą, nie swoim nostalgią, tutaj Dostojewski, jakiś wzruszający, samotny człowiek, czy jakieś uczucie nieodzajemnione, jakieś milczenie między bohaterami, tylko ci bohaterowie są zupełnie no name i my nic o nich nie wiemy i żaden z nich jest lepszy ani gorszy. Jedna ta kobieta jest osobno tylko na końcu, ale też no, niewiele to jakby zmienia, bo tak samo nic o niej nie wiemy, że po prostu no, to możliwe, że jest tak, że po prostu w dzisiejszych czasach też takie rzeczy bardziej uderzają, no, dzielą ludzi, ale też elektryzują jakoś. Że po prostu już nie chodzi o piękno samo sobie kadru, tylko
o poruszenie pewnego tematu, który jest bulwersujący, który stawia pytanie, na które nie można odpowiedzieć tak łatwo, czy wzburza, denerwuje, no. Taki po prostu mamy świat, po prostu. No, już nie kino, tylko świat. Człowiek jest liną rozpiętą nad przepaścią, jak pisał pewien filozof. Ja chciałem nawiązać do sfery wizualnej tego filmu, ponieważ w kontekście wątku fabularnego nabiera ona nowego znaczenia. Tutaj zderzył Pan stany ostateczne, biel i czerń, w naszej kulturze utożsamiane symbolicznie z życiem i śmiercią. Myślę, że ta czerń tej wody, która właśnie nie stała się krwią, ale pozostała czernią pochłaniającą życie nowo narodzonych białych dzieci, to bardzo silnie zadziała. Jak też to zwielokrotnienie z drugiej strony, że mamy wykazane pewne takie działanie stadne. No właśnie stado, tak, to jest to, co ja ostatnio też jakoś mnie interesuje. Ostatni film, który teraz pracuje, tam jest też grupa, to jest 13-osobowa grupa, wśród której jest Jezus i Judasz. I po prostu oni też są, no trudno powiedzieć, kto jest bohaterem głównym. Tytuł ma być Judasz, więc raczej on, ale też nie jest aż tak blisko pokazany, tak scharakteryzowany, żebyśmy jakby zastanawiali się nad tym, kto to taki. Po prostu no, ma to inną rolę tu pełni w całej tej historii, tej animowanej, niż pozostali. Ale też no, sam temat jest taki, że Judasz pełni rzeczywiście bardzo szczególną rolę, nieporównywalną z apostołami innymi. I ta jego osoba mnie od wielu lat intryguje, zresztą no, nie tylko mnie, bo nawet jest jakaś sekta wyznawców Judasza, którzy uważają, że to on był Mesjaszem. I tak samo jak jest jakaś inna opcja, która twierdzi, że Judasz w ogóle nie istniał, tylko został wymyślony, żeby spełniła się proroctwo. I jest, ma specjalne imię nadane, które wiąże się z żydostwem, żeby w ten sposób napiętnować ten naród. Także naczytałem się sporo o Judaszu, kilka książek grubych przeczytałem i ta postać mnie zafascynowała. Naczytałem się oczywiście już, kiedy tam podjąłem tę decyzję, żeby o nim robić film. Znaczy właściwie, żeby on był w tym filmie, jedna z postaci, ale rzeczywiście najważniejsze jest to, że tam znowu jest grupa. I ta grupa znów zachowuje się trochę jakby, nie wiem, czy to jest zwykła sytuacja, czy to jest rodzaj baletu. Więc takie oddalenie się od tej dosłowności wydaje mi się też, obecnie mnie jakoś fascynuje, ale może wydaje mi się też jakąś taką formą, która jakoś pasuje do tego, co się dzisiaj na świecie dzieje, że wszystko tak szybko się zmienia, że są kolejni bohaterowie, kolejni prezydenci, kolejne systemy i my za tym biegamy, prawda, kolejne numery gazet, które na pierwszej stronie czymś muszą zaskoczyć nas, więc że gdzieś jest coś takiego, że wszystko jest taki jakby wzór, pod który podkładamy tylko nowe wartości, ale właściwie ten wzór jest pewnym taką tabelą, jak gdyby, nie wiem, coś takiego, że gdzieś rozbija się, znika gdzieś pojedyncza postać. No, myśląc o tym, jak dużo jest ludzi, w czasie mojego życia podwoiła się ilość ludzi na świecie, więc to jest niesamowite. 3,5 miliarda ludzi przybyło, od kiedy ja byłem dzieckiem. Jeżeli już nie ma głosów, refleksji, chciałbym tak symbolicznie zamknąć naszą dyskusję. Bardzo dziękuję za udział. Dziękuję.